ale jestem w dupie. No, nie przeżyłem! Przeżyłem. Jezus, ja już się poddałem. Siema, nema, neczko. Powiem wam naprawdę wielkie wow. Ja dzisiaj zakatarzony, umierający na alergię, mówię, sprawdzę sobie, jak poszedł wam pod względem lajków ostatni odcinek z Deepio. No i poszedł tak. W jeden dzień 6000 lajków, to jest naprawdę wyśmienity wynik. I teraz nie wiem do końca, czy to jest zasługa tego, że zawsze pod tą serią jesteście tak aktywni, czy dlatego, że powiedziałem, że jak wbijecie 5000 łapek, to zagram w Mope.io. Bardzo długo odmawiałem wszystkim propozycjom tej gry, gra podobała mi się średnio, do tego Mati ją nagrywał, więc nie chciałem jej ogrywać, ale Mati pozwolił na jeden odcineczek. Więc dzisiaj, moi mili, zagramy sobie w Mope.io. I myślę, że w formie testu, dzisiaj, pod tym odcinkiem, jeżeli uda wam się wbić znowu 5000 łapek, to ja będę wiedział, że to nie gra tworzy odcinek, a to mnie po prostu tak lubicie. I może uda mi się wynegocjować z Matim jeszcze jeden odcinek z Mope.io. Zobaczymy, jak będzie się grało. A dzisiaj oczywiście Nawlator 6000 wkracza do gry. I czym chciałbym zacząć? Myślę, że shrimpem. Shrimp będzie dobrą rybką na początek. I tak, tutaj mam napisane co i jak. Okej, wszystko co mogę jeść jest na jasno zielono. Tyle wiem. I gra postanowiła, że w sumie chyba nic więcej wiedzieć nie powinienem. Tam było coś jeszcze napisane, ale nie zdążyłem przeczytać. Rzeczy, które są na czerwono, prawdopodobnie chcą mnie zabić. A rzeczy, które są na niebiesko, prawdopodobnie są neutralne. Płynie na mnie jakiś czerwony typek i chce mnie bardzo mocno zjeść. Ale ja schowam się do czegoś, co tak naprawdę nie wiem, co to jest. Jest to jakiś wir. Czy ten wir jest dobry, czy zły? Nie mam pojęcia. Wygląda to mega, mega dziwnie. Obecnie jestem na 270... Uuu, co to jest? W 280 miejscu. Ale to, co było tam przed chwilą, to było największe coś, co w życiu widziałem, nie licząc moich spodni. Przyszedł ten czas, kiedy zmieniłem się w coś. I teraz mogę tak, zjadać shrimpy, te małe rzeczy, upgrade tu coś tam. Mam jeszcze pewnie jakiś power up, tak? Mam power up? Aha, mam takie przyspieszenie, no dobra. Meduza tu... O nie, ona chce mnie zjeść. Gdzie ja mogę się gdzieś ukryć? Halo? Nie, tu nie mogę na przykład. A mogę się tu ukryć? Nie, nie mogę. To gdzie ja mogę się ukryć? Powiem wam tak, po kilku minutach grania mam 73 punkty. Pierwszy osobnik ma 14 milionów punktów. Czy ta gra jest taka trudna? Oczywiście, tak jak mówiłem, ja nigdy nie miałem kontaktu z tą grą, więc musicie dawać mi rady. Prosiłbym was w komentarzu, żebyście napisali mi, jaką rybką na przykład teraz jestem, bo kompletnie nie mam pojęcia. Jest coś zielonego, prawdopodobnie jest to krokodyl. Jest też słoń. Tu naprawdę dzieją się nieziemskie rzeczy. To jest wieloryb, prawdopodobnie... Tak, wpadłem do wiru, ale na szczęście przeżyłem. Trochę się przestraszyłem. Czy ja mogę z nim się tutaj sparować? No nie, nie mogę, nie mogę. To muszę tutaj wejść. Pa, 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 jak go porobię. A ty, cwaniaczku. Ale to było mega mocne. To jest dużo rzeczy, które mogą mnie zabić. Zjadłem krewetkę. Co jest? Czym jestem? Jestem krabem. I co mogę jeść? Mogę jeść dużo rzeczy, ale nic więcej. Mogę jeść teraz te wodorosty. Dobra, okej. Powoli rośniemy. Tutaj jest zimno, bo to arktyczne wody. Znaczy arktyczny ląd, więc okej, tam nie będę wychodził, ale na jakieś ciepłe lądy, na jakąś plażę, to bym chętnie wyszedł. Nie, zostaw mnie. Leave me. Czy mogę tu się schować? Proszę. Jest, mogę się schować. Jak dobrze. Teraz mogę wybrać. Co chcę wybrać? Czy Seahorsa, czy Mola? Wybiorę Seahorsa, bo wolę na razie jeszcze zostać w wodzie. Tutaj jakiś łoś wszedł do wody. Mogę zjadać już te rzeczy, którymi byłem przed chwilą. Plus upgrade, nie wiem co to znaczy. Ale te wodorosty dają naprawdę dużo jedzenia. Więc je z pewnością opłaca się jeść. Leave me, proszę, o dobra, zostawił mnie. Ale już byłem pewien, że po prostu wezmę i umrę. A nie chciałbym po prostu wziąć i umrzeć. Dobra, squid, go squid, chcę zostać squidem. Mogę zostać squidem. I teraz, nie wiem, squid, squid can ink with the injured, to jest W, you can hide in a plankton bush. Tak więc jeżeli nacisnę W, to będę ze sobą rozpylał plamę, cementu, atramentu raczej bym powiedział. Nacisnąłem W, nic to nie dało. A, mogę tak się schować, patrzcie, tylko potrzebuję powietrza. Dobra, to jest fajne. Pod W to się robi, a ink jest pod którym? Mogę nurkować pod W, to jest bardzo fajne, powiem wam. Mogę, dzięki temu mogę pokonywać dość łatwo przeszkody i bardzo mi się to podoba. Jestem 204 na serwerze, więc zbliżamy się. Zbliżamy się, ekipo youtuberowa, za jakiś czas. Nieduży, będziemy już najlepszym stworkiem na świecie. Chciałbym go zaatakować, czy on... O, dobra. O nie! Super!
pierwsza zasada Mołpio, którą się już nauczyłem, której się już nauczyłem, to, żeby nie zjadać niczego, czym wcześniej nie byliście, mogę to tak nazwać. Świetna zasada, ponieważ większość rzeczy, którymi jeszcze nie byliście, znaczy, że jeszcze ich nie mogliście odblokować, co znaczy, że po prostu są od was lepsze. Dobra, wiecie co? YOLO, jak to mówią. Koniec z wodą. Teraz zostałem świnką, czyli tym, czym powinienem zostać od razu. Może być tak, że na lądzie gra się odrobinę łatwiej, to wie, więc ja tutaj sobie będę chodził, będę sobie chrumkał. Powiem wam, że na lądzie jest całkiem sporo jedzenia i to mi się podoba akurat. To akurat mi się podoba, zobaczcie ile marchewki dają, no kurde. Dobra, no to zostańmy molem. Chcę zostać na lądzie, nie chcę stąd zmiewać, ale tam goni mnie lew. Nie chciałbym być goniony przez lwa i to bardzo. Tutaj na lądzie wydaje się, jakby rosło się znacznie szybciej. Lew mnie gonił, dużo rzeczy tutaj było niebezpiecznych, ale ja wszedłem do dziurki i mam na tyle czasu, żeby nie wychodzić z niej prędko. Teraz mogę zostać albo deerem, albo squidem. Oczywiście zostanę deerem. I deerów tutaj jest spoko, ale lwów jest jeszcze tutaj więcej. I jak widać, lwy lubią na nas polować. I ten na przykład bardzo, bardzo mocno na mnie poluje. Ale ja chcę tutaj... O, pajak mnie blokuje. Ale nie dla psa, jak to mówią. Nie dla psa. Tam jest kolejna walka, więc ja tutaj jakoś sobie wymanewruję. Tutaj hipopotum. O, no powiem wam, turbo śmieszna ta gra. No po prostu tak się fajnie tutaj bawię, że aż... Nie, umieraj znowu. Nie, dzięki. Mam dość tej gry. Umarłem trzeci albo czwarty raz. Nic w sumie tutaj nie osiągnąłem. Nie stałem się nikim poważnym. Deer i squid to były moje największe zdobycze. I teraz na przykład znowu prawdopodobnie umrę. Albo i nie tym razem. To nie zły zawodnik komputerowy. A, tym też mogę dajwować. No dobra, czyli każdą rybką prawdopodobnie można używać dajwa. No gania mnie jak opętany. Nie daje mi spokoju. Nie podoba mi się to. Nawet nie wiecie, jak bardzo chciałbym być czymś większym, czymś lepszym. Ale ten koleś, ten Horsey, bardzo się na mnie uwziął. Tak strasznie mocno, no na szczęście sobie poszedł. Ale tak to ganiał mnie jak opętany. Nie mogę się schować, kiedy jestem. Odradza się z 52 expa. No po prostu ta gra jest najlepsza. No jako rabbit możemy tworzyć te hole. Przed chwilą jeden stworzyłem, po dwóch właśnie mamy to, że możemy te ukrycia tworzyć. To jest całkiem fajne. Power up na pewno, jeżeli chcę w to grać, to będę musiał nauczyć się tych wszystkich power upów. Jako królik możemy też speedować i możemy też zabić myszkę, która w tym momencie schowała się pod ziemię, znaczy pod wodę, ale na pewno długo tam nie będzie mogła być, więc ja zaraz ją tutaj będę czaskał. A jednak jej nie będę czaskał, bo przeszła na drugą stronę i to mi troszeczkę utrudnia. Dobra, czy będzie moja pierwsza ofiara? Tak, była moja pierwsza ofiara. Była to chyba najsłabsza ofiara, jaką można było mieć w tej grze. Ale tutaj, no, liczy się tak na... Ale jestem teraz w dupie. Ale jestem w dupie. Zużyłem swojego... Dobra, jestem uratowany. Ale było naprawdę mega blisko. Jestem bardzo bliski do ewolucji kolejnej i to prawdopodobnie będzie ewolucja, której jeszcze nigdy nie miałem. Tak daleko jeszcze nigdy nie udało mi się zajść. No żartowałem, jednak jestem deerem, więc coś tam mi się udało. Przez OK, dig mode for better food, check... co? Check water areas for new resources. No dobra, czyli też tylko mogę się digować. To jest wszystko, co tak naprawdę mogę. Na to, co mogę jeść, a czego nie mogę, nie patrzyłem, ale mogę się dalej chować, więc OK. Dajcie mi po prostu żyć. Dajcie mi być czymś nad deerem. W tym momencie mam całkiem sporo życia, całkiem sporo expa, całkiem sporo wszystkiego, całkiem spory okaźnik mnie tutaj goni, ale udało mi się przeżyć na szczęście. Tutaj na przykład mogę mola zabić, bo czemu by nie? Jest, zabiłem go! Jezus, jestem teraz najlepszym graczem komputerowym na świecie. Mola zjemy, no zjedzmy! Świnkę zjedliśmy, przynajmniej. Bardzo, bardzo fajnie i to da nam prawdopodobnie nową ewolucję. Już całkiem niedługo, ale ja nie chciałbym walczyć z tamtym. Wolałbym sobie stąd popłynąć. Mogę być albo jellyfishem, albo foxem. Oczywiście wolę żyć na lądzie, więc będę foxem. Tutaj jest jakiś mały skurczypyk. O Jezu, nie. Daj wleć, jest. Ale to było fajowe. Pull from hole. A, czyli mogę tak jakby odpychać kogoś z dziury. Okej, uznajmy, że to jest całkiem okej. Mam 2500 punktów. No po prostu nieziemski wynik. Teraz powiem wam, że faktycznie
powiało fajnością tej gry. Zaraz pewnie zginę od jakiegoś geparda, leoparda, no i właśnie o tym też mówiłem. Jak zginę, to kończę grę. Nie zginąłem, na szczęście. Nie chciałbym jeszcze kończyć gry, ale naprawdę jest nieciekawie. Ten pewnie tu będzie na mnie czekał do jutra. Ja mam czas. Tam jest takie coś fioletowego i wydaje mi się, że to fioletowe, jak się je, to się powiększa. Tam jest czarny smok jakiś, no takiego czarnego smoka to ja jeszcze nigdy nie jadłem. No weźcie się, posuńcie. I taki niebieski smok, no ale takiego niebieskiego smoka to ja też jeszcze nie jadłem, wam powiem. Ale to fioletowe jest bardzo fajne, to fioletowe działa tak, że jak jesteście przy tym, to wtedy rośniecie. Czy ja teraz rosnę? Nie, bo teraz chyba ktoś jest bardziej przy tym niż ja. Zostało mi już naprawdę niewiele do zrobienia. O kurde, tutaj się, zmieszczę się w takiej małej tej dziurce? No naprawdę, nie spodziewałem się. Proszę, dajcie mi być kimś jeszcze. Dobra, mogę być kimś, tylko muszę się schować. Proszę, dajcie mi się schować, jest. Ale super, że mi się udało. Teraz będę żółwiem, więc będę miał całkiem sporo tutaj miejsca do ataku, więc może być potencjalnie nie najgorzej. Całkiem fajnie się tym rośnie, myślę, że będzie okej. O nie, mogę uciec, cheata i uciekamy. Jest! Ale to było niebezpieczne. Chowanko, no chowaj się. Co ty? Pali się. Smok go pali, ale fart. To był naprawdę fart. Czy ja nie mogę się chować jako cheata? No wychodzi na to, że nie mogę. O kurde, ale jestem w dupie. No, nie przeżyłem. Przeżyłem. Jezus, ja już się poddałem. Ja już mówię, nie no, jestem w dupie, nie przeżyłem. A jednak przeżyłem. Dobra, wlatujemy do wody i tutaj będziemy starali się podjeść troszeczkę ciekawych rzeczy. Tamten sobie płynie, smok go goni, no nie za fajnie, ale dobra, smok wygląda na to, że smok mnie zignorował. Czy smok może, nie może zjeść mnie, czy coś w tym stylu? Być może, a być może nie może. Jestem prawie w top 100, jak będę dzisiaj top 100 w pierwszej mojej grze, to powiem szczerze, że będę zadowolony. Okej, ale wydaje mi się, że jestem w dupie. Dokładnie, jestem w dupie. Nie będę w top 100. No niestety, no czasem tak bywa. Starałem się. A na dzisiaj, tak jak mówiłem, już to koniec. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie o tym, o czym mówiłem, czyli o lajkach. 5000 łapek, taki mały eksperyment. Zobaczymy, czy tylko Deepy jest w stanie wbijać takie łapki, czy pod Mołpa ją też dacie radę. Czy ważna jest gra, czy ja jestem ważny? Czy przychodzicie tutaj dla gry? Czy dla mnie? Mam nadzieję, że dla mnie. Hit that like button. Wbijcie na G2, gdzie z kodem mano 3% zwrotu na najlepsze gierki na świecie. Polecam, link w opisie. Tam też znajdziecie linka do mojego fanpage'a i Instagrama. Wszyscy, którzy zostają łapkę w górę pod filmem, niech też przy okazji wbiją na fanpage'a i zostałem tam łapkę w górę, bo to bardzo ważne dla mnie. No i co? Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie Mołpa ją, Deep ją, a może coś innego. Na razie to wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa. We'll be right back.